zawsze pytam, czy nie chcesz zadzwonić do mnie później, bo chyba jesteś teraz zajęta, ale oni wtedy mówią do mnie: nie, nie, wszystko ok, jestem tylko w autobusie. No właśnie, w autobusie. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Modi Onigiri. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, w jaki sposób Japonia mnie zmieniła. Ale czy zmieniła mnie na lepsze czy na gorsze, to już pozostawię Wam do oceny. Pamiętajcie, jeśli podobają Wam się tego typu treści, takie pogadanki, to nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować kanał. No to zaczynamy. Punkt pierwszy. Kłanianie się. Jestem prawie więcej niż pewna, że jeśli tylko mieliście okazję być w tej Japonii na wycieczce turystycznej, to tego doświadczyliście. Podczas mojej pierwszej podróży do Japonii wiedziałam, że trzeba się kłaniać tutaj Japończykom i Japończycy będą się kłaniać mnie, tak, na przywitanie. Byłam świadoma, że no nie podają dłoni na przywitanie tak jak my to robimy i byłoby to dla nich, no byłoby to bardzo takie niezręczne, takie dziwne, gdybym miała do nich podbiec, miałabym ich przytulić i co tam jeszcze? Pocałować w policzek raz czy trzy razy, tak jak robimy to w Polsce. W każdym razie te ukłony są tak uzależniające, że za każdym razem, kiedy wracam do Polski po takiej dłuższej nieobecności, to spotkania z ludźmi kończą się kłanianiem niektórym osobom, które tego nie oczekują, że będę im się kłaniać. Tak? Są to moi rówieśnicy, moi osoby jakieś tam młodsze, tak? Niż jakieś bym powiedziała postawione, tak to się mówi. Tak? No w Polsce podajemy sobie dłoń, przytulamy się albo robimy to po mojemu, tak? Niezręcznie się witamy. Tak, jestem bardzo, bardzo taką niezręczną, słuchajcie, awkward person. Zawsze stoję i wygląda to tak. Cześć. Miło mi Cię poznać. Tak więc, jeśli kiedykolwiek spotkasz mnie w prawdziwym życiu, z góry przepraszam za moje zachowanie. Numer dwa. Rozmowa przez telefon w komunikacji miejskiej. Ogólnie głośne rozmawianie w autobusach, w tramwajach i tak dalej. W Polsce chyba nie ma praktycznie żadnych zasad dotyczących transportu publicznego. Przepraszam, jakieś tam są, ale chyba nikt ich nie przestrzega. Więc można rozmawiać przez telefon, można ten telefon odbierać kiedy się chce, gdzie chce, w sensie metro, tramwaj, autobus, pociąg. Nie jest to jakoś niemile widziane, nikt nie da w Polsce nam takiego wymownego spojrzenia po odebraniu telefonu, także no co ty robisz, tak? Schowaj ten telefon. Jest to zupełnie normalne, natomiast w Japonii nie. W Japonii, jeśli rozmawiamy przez telefon w pociągu albo prowadzimy jakąś taką ożywioną, głośną rozmowę z koleżanką, która siedzi obok nas, no jest to niemile widziane, jest to niegrzeczne, tak? I mnie się takie podejście bardzo, ale to bardzo podoba. A to dlatego, że ja lubię siedzieć w pociągu, w metrze, w autobusie i cieszyć się ciszą i spokojem. No a kto nie? Kto nie lubi? No niech, kto nie lubi, to niech się przyzna do tego, bo słuchajcie, zwłaszcza jeśli wstajecie bardzo, ale to bardzo wcześnie, nie wiem, do szkoły, do pracy, 6-7 rano i czeka Was ten długi, męczący, szalony dojazd do szkoły, pracy, tak, do firmy i fajnie jest mieć troszeczkę tej dodatkowej ciszy i spokoju, tak, no nikt nie chce, no ja nie chcę, tak, no i Japończycy też nie chcą słyszeć, jak ktoś głośno rozmawia przez telefon o tak wczesnej porze. No, zdarzają się jakieś tam wyjątki, tak? Ja nie mówię, że tutaj 100% Japończyków nigdy nie rozmawia przez telefon, bo zawsze zdarzają się wyjątki, ale ja lubię tę ciszę. I jestem pewna, że większość ludzi tak woli, żeby tak było. Wy też tak wolicie, prawda? Kiedy wracam do Polski i ludzie głośno rozmawiają przez telefon albo, no nie wiem, mają te w tych słuchawkach ta muzyka z tych słuchawek, po prostu to wszystko słychać tak mega, mega głośno. Ja nie mam już do tego cierpliwości, słuchajcie, mnie to bardzo, ale to bardzo drażni. No bo nie jestem już do tego przyzwyczajona i ostatnio nawet zdarza się, że jak ktoś dzwoni do mnie z Polski, z rodziny i znajomych i słyszę, że są w autobusie, to zawsze pytam, czy nie chcesz zadzwonić do mnie później? Bo chyba jesteś teraz zajęta, ale oni wtedy mówią do mnie: nie, nie,
wszystko ok, jestem tylko w autobusie. No właśnie, w autobusie. Ale oni nie rozumieją, tak? Bo dużo osób tego po prostu nie rozumie, w czym jest problem i no hej, różnice kulturowe. Różnice kulturowe, to tyle. Numer 3, preferencje żywieniowe. Jedynie w Japonii bez dwóch zdań jest świetne, ale w porównaniu z polskim jedzeniem jest zupełnie inne. Problem polega na tym, że przyzwyczajamy się do pewnego sposobu życia, tak? I na przykład, kiedy po raz pierwszy przyjechałam tutaj do Japonii, kiedy się przeprowadziłam, przepraszam, kiedy zamieszkałam już tutaj tak na stałe i musiałam chodzić na zakupy do supermarketu, słuchajcie, to był istny koszmar. No, istna męczarnia. Nie dość, że człowiek nie wie, co kupić, gdzie kupić, jaka jest dobra cena za jakiś tam dany produkt, czy przypadkiem nie jestem naciągana, tak? I co ja w ogóle mam gotować na kolację? No i do tego jeszcze dochodzą, słuchajcie, jakieś mało znane japońskie warzywa, jakieś japońskie przyprawy i widzisz te wszystkie te rzeczy, tak? Nie wiem, na przykład pędy bambusa, tak? Ja mam na kanale filmik z pędami bambusa, jeżeli nie jest podlinkowane, to będzie w opisie, można się sobie zerknąć. Więc patrzysz na te wszystkie składniki i się zastanawiasz, co ja w ogóle mogę z tego ugotować i czy to w ogóle można ugotować, czy to jesz surowe, czy to smażysz, pieczesz, czy to trzeba obrać. Minęło już tyle czasu, od kiedy mieszkam już w tej Japonii. Przyzwyczaiłam się do tego, co wcześniej było mi obce. Wiem dokładnie, co mogę zrobić, co przygotować, wiem, co jest drogie, wiem, kiedy dostaję coś za dobrą cenę i to się w chwili obecnej nazywa wyższy stopień tajemniczenia, tak? Więc jeśli chcecie, żebym dla Was coś ugotowała, no to nie żartuję. Ja bardzo się stresuję, kiedy muszę coś ugotować dla kogoś, ale tak czy inaczej, kiedy wracam do Polski po dłuższej nieobecności, no czuję się momentami zagubiona i zwykła taka wizyta w zwykłym, naprawdę najzwyklejszym supermarkecie wygląda... wszystko wygląda tak, jakbym po prostu nigdy tego wcześniej nie widziała i wszystko, co wiedziałam o polskim jedzeniu, nagle w jednej chwili po prostu wszystko mi znika z głowy i nie wiem, co ugotować. No tak to u mnie teraz wygląda. Numer 4. Pałeczki. Jedzenie pałeczkami, chopsticks. W Polsce nie używamy pałeczek. No co tu dużo mówić. No my Polacy w taki sposób nie jemy. Wiele osób, które znam w Polsce, nawet nie wie, jak używać pałeczek, nie wyobraża sobie w ogóle jeść cokolwiek tymi pałeczkami. No wiecie, no pewnie teraz młodsze pokolenie jest bardziej, że tak powiem, nie wiem, otwarte na taką różnorodność, tak? Jest trochę bardziej tak wielokulturowo, jest więcej teraz azjatyckich restauracji w Polsce, więc może teraz znacznie więcej osób wie, jak tymi pałeczkami jeść, tak? Na pewno macie znajomych też Azjatów, byliście, nie wiem, podróżowaliście, więc no takie osoby na pewno podłapały i ogarniają cały temat, tak? Chodzi o to, że kiedy cały czas, dzień w dzień używasz tych pałeczek, zawsze są pałeczki po prostu przy każdym posiłku tutaj w Japonii, tak? I nagle masz się przestawić na jedzenie nożem i widelcem, no jest to trochę dziwne. Nie, żeby nie było, że w Japonii nie ma posiłków, które się nie jada widelcem i nożem, bo oczywiście są, ale chodzi mi tutaj o to, że jak przyzwyczajasz się do jedzenia pałeczkami i gdy tych pałeczek nagle nie ma w pobliżu przy Twoim posiłku, no to jest wtedy, no nie wiem, no dziwnie, no wydaje się to po prostu dziwne. No, taki przykład mogę Wam podać. Jestem w Polsce, stawia przede mną mama talerz z makaronem, kluskami, tak? No nie wiem, myślisz wtedy, no kurczę, dobra, to jest coś jak spaghetti, tak? No to chyba widelcem, ale nie, czekaj, to jest bardziej jak kluski, a kluski w Japonii się je pałeczkami. I wtedy, słuchajcie, w mojej głowie jest po prostu... Przynajmniej tak w moim jest w przypadku. Piąty punkt, kąpiel, a dokładnie chodzi tutaj o siedzenie w wannie, celebrowanie tego czasu, tak, który spędza się w wannie, już mówię o zachodzie. Pewnie wiecie, że gorące źródła, łaźnie, onseny, tak, tutaj są bardzo popularną formą relaksu, ale także kąpiel we własnej wannie, w swoim własnym domu, tak. Ja do tej pory byłam osobą, która raczej preferowała wzięcie prysznica, tak, nie lubiłam siedzieć w wannie i
Sama wizyta w onsenie, czy nawet już w prywatnym, takim prywatnym gorących źródłach w japońskim hotelu, nigdy nie mogłam zrozumieć fenomenu. No, nie wiem, co człowieka może relaksować takie długie siedzenie w wannie, ale to są moje doświadczenia, tak? To jest moja opinia. Może was to zawsze, od zawsze relaksowało, a mnie nie. Dopiero Japonia spowodowała, że pokochałam siedzenie w wannie, zwłaszcza zimą, kiedy tutaj w Japonii można dosłownie zamarznąć w japońskim mieszkaniu, bo nie ma centralnego ogrzewania. Do tej pory nie zrozumiem, w jaki sposób Japończycy i ogólnie ludzie tutaj są w stanie zrelaksować się nago z obcymi ludźmi w różnym wieku w onsenach. Mnie to nie relaksuje, ale relaksuje mnie i uwielbiam, zaczęłam właśnie, pokochałam wannę swoją własną. Numer 6. Bardzo, ale to bardzo ucierpiała moja gramatyka angielska. Myślę, że kiedy prowadzimy rozmowę z osobą, która po angielsku nie mówi za dobrze, tak? Która tego angielskiego nie używa za często, tutaj mam teraz na myśli Japończyków, to mamy tendencję do upraszczania swojego języka tak, aby nasz rozmówca był w stanie nas w ogóle zrozumieć. I zdarza się, że nieświadomie zaczynamy używać nieprawidłowej gramatyki, sądząc, że to w jakiś sposób pomoże. Zaczynamy naśladować, powtarzać tę błędną gramatykę powtarzaną przez Japończyków, tak? Nie wiem, podam Wam może taki najprostszy przykład. Mam nadzieję, że są tutaj osoby, które mówią po angielsku i może zrozumieją, o co chodzi. Nie wiem, tutaj mam na przykład, mam na przykład właśnie tutaj kubek, tak? I po angielsku zapytamy, czy lubisz to, to zapytamy taką prawidłową gramatyką: do you like it? Do you like it? A Japończyk często powie na przykład do you like? Nie użyje tej końcówki takiej prawidłowej, więc będzie mówił ten tak nieprawidłowy i my zaczynamy powtarzać jego pytanie błędne, oczywiście niegramatyczne, upewniając go tak, że wiemy, o co chodzi i że on mówi to poprawnie. No, na takiej zasadzie, tak? Tak więc mój angielski jest bardzo słaby, to jest fakt. Nie wiem, na pewno ma to duży wpływ, tutaj mieszkanie w Japonii miało na to bardzo, bardzo duży wpływ. Nie uczycie się może, nie wiem, nie wszyscy pewnie mówią tutaj po japońsku, osoby, które mnie oglądają, ale na pewno Japończycy to skracanie tych zdań wszystko mają ze swojego własnego języka, tak? Bo oni tutaj w mówionym języku japońskim, w mowie, omijają partykuły, podmiot i wszystko jest takie, wiecie, zgadywanie z kontekstu. Na przykład, taki naprawdę, ostatni przykład podam Wam właśnie już z tym kubkiem, tak? Jakbym miała zadać pytanie, czy zamierzasz to wypić, tak? Tą wodę, która tutaj jest, tak? Zamierzasz to wypić, po angielsku byłoby Are you going to drink that? Are you going to drink it? Coś takiego. Natomiast po japońsku, nie powiemy całego zdania, czy Ty zamierzasz się tego napić, czy to wypić, tak? Tylko będzie po prostu nomu. Albo jeszcze lepsze, słuchajcie, w regionie Kansai to nawet nie będzie użyte czasownik pić, będzie po prostu w formie pytającej iran? Iran? Czy tego nie potrzebujesz? To taka po prostu ciekawostka językowa. Numer 7, już ostatni, słuchajcie, stałam się rannym ptaszkiem. Nie bez powodu Japonia nazywana jest krajem wschodzącego słońca, bo latem wschodzi tutaj słońce naprawdę bardzo wcześnie, w niektórych rejonach nawet bym powiedziała już przed 4 rano, tak? Nie oznacza to oczywiście, że ja budzę się o tej, nie wiem, 4 czy 5, ale lubię budzić się w momencie, kiedy rozpoczyna się, zaczyna się robić winno, tak? No lubię budzić się o tej godzinie 6, 7. Uwielbiam cichutkie poranki z kubkiem kawy, tak? Trochę pandemia pokrzyżowała tutaj, trochę mnie rozstroiła moją taką rutynę, bo ja przed pandemią lubiłam się budzić rano i teraz już wróciłam na odpowiednią ścieżkę dobra i budzę się rano. Słuchajcie, kioskę w weekendy kładzie się bardzo późno spać i oznacza to, że budzi się również dosyć późno. Chyba jedzie gdzieś na wędkowanie, to wtedy budzi się wcześniej niż ja, ale cieszę się z tego, bo poranki mogę wtedy spędzić na spokojnie,
bez spiny, cichutko, mogę sobie zrobić na spokojnie tam kawę, mogę sobie trochę posiedzieć, mogę sobie tam coś ogarnąć. Ogólnie poranki są takie bardziej wtedy produktywne. Tu macie przykład, że staram się dla Was regularnie przygotowywać filmiki, które będą się pojawiały przynajmniej raz w tygodniu, jak się wyrobi tutaj już z tym edytowaniem, będzie ich tych filmików więcej i częściej. Myślę, że mieszkanie nie tylko w Japonii, ale w jakimkolwiek kraju innym niż Twój własny sprawi, że przestaniesz być uprzedzony i na pewno pobyt zmieni Cię w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu. Przypominam na koniec, że to są moje przemyślenia, moje odczucia i dajcie mi znać, co myślicie. Może Was pobyt w jakimś innym kraju też zmienił, może wycieczka Was zmieniła. Dajcie mi znać jak zwykle w sekcji komentarzy poniżej i oczywiście jeśli lubicie takie filmiki, to polubcie, zasubskrybujcie, skomentujcie i do zobaczenia w następnym filmiku.